Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was kochani w tę wielką uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a słowo, które dzisiaj rozważamy, to oczywiście Zwiastowanie. I Łukasz, pierwszy rozdział, wiersze 26 do 38. Słowo z Biblii Tysiąclecia, które chciałbym porównać z Biblią pierwszego kościoła, to Maryi, która była. Maryi poślubionej Józefowi, a w Biblii pierwszego kościoła wydanej za mąż za Józefa. I tutaj, kochani, jakoś w pamięci przywołuję sobie rok świętego Józefa, kiedy miałem okazję wygłosić szereg rekolekcji o świętym Józefie, i jedną z konferencji poświęcałem, no właśnie, zwiastowaniu. Dlaczego? Ponieważ jest taka pokusa, aby w tej adwentowej drodze i w tych pięknych roratach, i w tych lampionach, i w tym śpiewie cudownym, i w tym oczekiwaniu na narodzenie pana Jezusa uczynić z tego wydarzenia jakąś lankę, jakieś, jakieś romantyczne, piękne wspomnienie tego, co wydarzyło się właśnie, gdy Maryja poczęła pod sercem pana Jezusa. Tymczasem tak po ludzku, tak życiowo. Tak, rodzinnie to był potężny dramat, gdzie tak naprawdę Józef nie miał czegoś mocnego, jakiegoś mocnego argumentu uchwycić, że nie został zdradzony. Ciężko było rodzicom czy teściom uwierzyć w to właśnie, że z Ruach HaKodesz poczęło się to, co jest pod jej sercem, bo nikt nie wiedział, co to jest i kto to jest Ruach HaKodesz, bo na pewno nie chodziło. O Józefa, groziło klęską społeczną, sąsiedzką, a w ostateczności groziło, groziła Maryi śmierć, po prostu Jezusowi. Gdyby Józef nie wziął ich do siebie, gdyby Józef nie powiedział, że to właśnie on jest ojcem tego dziecka, to po prostu Maryę by ukamienowano. Nie było sielanki. Była, było potężne wyzwanie i potężne zaufanie Panu Bogu i wiara w to, że właśnie z Ducha Świętego się poczęło dziecie pod sercem i jest Mesjaszem. Naprawdę, gdybyśmy się postawili nawet w roli m, tylko gapiów sprzed dwóch tysięcy lat, to, uwierzcie mi, byłoby nam bardzo, bardzo ciężko w to uwierzyć. Dlatego dzisiaj, w tę wielką uroczystość, uwielbiajmy Pana za to serce Maryi tak otwarte, za to jej fiat, niech mi się stanie, za to jej wiarę i wytrwałość i niesamowite męstwo Józefa. Panie Jezu Chryste, błagamy Cię, by to słowo dzisiejsze otworzyło nas na nasze zwiastowania, o wiele mniejsze, skromniejsze, ale też często wymagające od nas otwartości, siły, wiary, wytrwałości i męstwa. I prowadź nas tym wszystkim, który żyjesz i klujesz na wieki wieków. Amen. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn Duch święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.